Wielka wiosenna wyprzedaż ekspozycji meblowej w Zgierzu. Proponujemy Państwu zakup w atrakcyjnej cenie mebli kuchennych. W swoim asortymencie posiadamy drzwi wewnętrzne z ościeżnicą lub bez. Komody, szafy ubraniowe, meble biurowe, stoły do pokoju czy kuchni, krzesła, szafki nocne, fotele obrotowe. Znajdą Państwo u nas także szkło w różnych wymiarach. Posiadamy również okucia i akcesoria do mebli, bardzo bogaty wybór oraz płyty meblowe. Serdecznie zapraszamy na wielką wyprzedaż bieżącej ekspozycji meblowej przy ulicy Mielczarskiego 8/10. Wszystkie meble mogą Państwo zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Jest poniedziałek, 29 maja. Emila Okupska. Zapraszamy na pierwsze w tym tygodniu wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. Zaczynamy wydarzeniami, w których będzie m.in. o akcji zgierskich działaczy SLD, którzy w 20. rocznicę referendum konstytucyjnego rozdawali mieszkańcom książeczki z treścią obowiązującej ustawy zasadniczej. Się raz sprawdziła w roku 2010, kiedy mieliśmy niewątpliwą tragedię, którą była katastrofa smoleńska i konstytucja zdała swój egzamin. Pokażemy też niezwykłe urodziny ostatniej żyjącej zgierzanki, która brała czynny udział w powstaniu warszawskim. W tej katedrze to mieliśmy taki po piwnicy, taki szpital, bo nie było nic takiego. I tam żeśmy opatrywali rannych. Za nami majowa sesja Rady Powiatu. Jednym z kluczowych punktów obrad był temat bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant powiatowy Policji złożył sprawozdanie z działań podjętych w ubiegłym roku oraz zaprezentował założenia na rok bieżący. Podczas swojego wystąpienia poinformował też o planach uruchomienia patroli rowerowych. Dyskusji w starostwie przyglądał się Rafał Woźniak. O godzinie 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu zebrali się radni, aby wziąć udział w kolejnej już w tym roku sesji. Tym razem wśród dodatkowych uczestników pojawił się komendant powiatowej policji w Zgierzu. Spotkanie poświęcone było głównie tematowi bezpieczeństwa i porządku w powiecie, dlatego też szczegółowo omówione zostały sprawozdania z działalności zgierskiej policji na terenie całego powiatu. Oprócz danych dotyczących m.in. ilości podjętych interwencji, rodzaju i skali zagrożeń, szczegółowo podano, jak wygląda sytuacja z dostępnością dopalaczy w powiecie. Dzięki szerokiej współpracy z powiatowym inspektorem sanitarno-epidemiologicznym w Zgierzu zamknęliśmy wszystkie stacjonarne sklepy z dopalaczami na terenie Zgierza i powiatu zgierskiego. I uważam to za nasz duży sukces, współpraca układa się bardzo dobrze. Oczywiście nie uchronimy się przed tak zwaną sprzedażą internetową, która istnieje, ale na tym polu też mamy duże sukcesy. W tym roku żeśmy zlikwidowali mini fabrykę w Łodzi, która dostarczała dopalacze na teren naszego powiatu i do miasta Zgierz. Radni pytali o piesze patrole. Komendant zapewniał, że takowe patrole są. Tylko policjanci są w pierwszej kolejności kierowani do miejsc wskazanych jako niebezpieczne. Ponadto radni mogli dowiedzieć się, jak wygląda współpraca pomiędzy policjantami a strażnikami miejskimi. Jestem po wstępie rozmowa z panem prezydentem miasta Zgierza. Utworzyć patrole rowerowe też między innymi na terenie Zgierza, bo Straż Miejska takie patrole już ma i byśmy tą współpracę patroli zmotoryzowanych, jeżeli taka możliwość będzie, rozszerzyli o patrole rowerowe. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa. W trakcie obrad starosta zgierski przedstawił sprawozdanie z programu Bezpieczny Powiat Zgierski. Program ten stanowi zalążek działań zmierzających do dalszego kształtowania świadomości społeczeństwa powiatu w kwestii związanej z poprawą bezpieczeństwa. Z takich części bezpieczeństwa to jest naprawa drogi, ale oprócz tego jest organizacja ruchu bardzo istotna, bo wiemy, że z tym jest problem. Ale to jest również zapobieganie
chorobom zakaźnym zwierząt chociażby, to co robi powiatowy lekarz weterynarii. Podczas sesji powiatowa radna Lidia Ellert poprosiła o wsparcie akcji charytatywnej na leczenie 3-miesięcznego Alanka z Ozorkowa, który urodził się bez gałek ocznych. Wsparcie finansowe udzielone przez powiatowych radnych, członków zarządu powiatu zgierskiego i obecnych na sali gości to tylko kropla w morzu potrzeb. Aby operacja wszczepienia implantów była możliwa, potrzeba prawie 130 tysięcy złotych. Wszystko na zdrowie. Zgierz miastem zdrowego stylu życia. Pod takim hasłem w Parku Miejskim odbył się już po raz drugi piknik, którego celem jest promowanie postaw prozdrowotnych wśród zgierzan. Wydarzenie i towarzyszące mu atrakcje najwyraźniej przypadły do gustu mieszkańcom naszego miasta. Do parku ściągnęły prawdziwe tłumy. Przez całą niedzielę mieszkańcy miasta, którzy przybyli do Parku Miejskiego, mogli nieodpłatnie czy też za symboliczną kwotę skorzystać m.in. z zajęć ruchowych, porad dietetyka czy też obejrzeć pokazy sztuk walk. Po raz drugi organizujemy imprezę, aby pokazać, jak wspaniałych mamy mieszkańców, jak wspaniałe mamy firmy, które chcą żyć zdrowo, chcą animować zdrowe życie i pokazać, że w Zgierzu rzeczywiście są fajni ludzie, można wesoło, radośnie spędzić czas, wolny, ładny weekend. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami, czy też warsztatów dotyczących kreatywnego wykorzystywania odpadów. Zabawę, kwiatek za ekowiedzę, gdzie losujemy odpad, w zamian dajemy kwiatki. Gra miejska polega, zapisują się zespoły trzyosobowe, mamy 6 stanowisk z różnymi konkurencjami dotyczącymi segregacji odpadów. Na każdym stanowisku konkurencje bardzo proste. Impreza rekreacyjno-sportowa to efekt współpracy Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców po to, aby wspólnie budować i promować model zdrowego stylu życia. Wśród mieszkańców Zgierza tuż po serwisie informacyjnym zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział niedawno, że chce, aby w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku referendum. Polacy mieliby wypowiedzieć się, czy chcą jej zmiany. Działacze SLD wyszli natomiast z założenia, że aby prowadzić dyskusję na temat ustawy zasadniczej, trzeba ją najpierw znać. Dlatego w 20. rocznicę referendum, w którym przyjęliśmy obowiązującą konstytucję, rozdawali zgierzanom egzemplarze z jej tekstem. Konstytucja z 1997 roku była efektem politycznego kompromisu SLD, PSL, Unii Wolności i Unii Pracy. 20 lat temu Polacy w referendum powiedzieli tak konstytucji przygotowanej z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy dużym zaangażowaniu różnych środowisk, w tym lewicowych. Referendum, w którym Polki i Polacy powiedzieli tak obowiązującej dziś konstytucji. Z tej okazji Sojusz Lewicy Demokratycznej chce rozdać w całym kraju 500 000 egzemplarzy konstytucji. Również mieszkańcy Zgierza będą mieli okazję otrzymać egzemplarz konstytucji. Marcin Karpiński, przewodniczący SLD powiatu zgierskiego, przypomniał o działaniach obecnego rządu, który jego zdaniem łamie konstytucję. Działacze lewicy podkreślali, że konstytucja powinna być szanowana przez władzę, ponieważ została przyjęta w referendum przez obywateli. Konstytucja zdała swój egzamin, ale także zdaje i dzisiaj, bo gdyby nie jej zapisy, gdyby nie jej postanowienia, byśmy żyli chyba już w państwie, które z demokracją niewiele by miało wspólnego. Prezydent Andrzej Duda chce, by w 2018 roku zostało przeprowadzone referendum w sprawie zmiany konstytucji. Jego zdaniem powinna być dokładnie przeanalizowana, bo minęło 20 lat, od kiedy funkcjonuje obecna. Polska się zmieniła, więc jego zdaniem należy zadać pytanie, czy wszystkie zapisy konstytucji przystają do rzeczywistości. Przede wszystkim to partie polityczne powinny dojść do jednego porozumienia, żeby coś zmieniać, a nie jedna partia, żeby coś zmieniała. Jeżeli dojdą, że coś trzeba zmienić razem, wspólnie, to tak, a jeżeli nie ma tego porozumienia, tak jak jest w tej chwili, to absolutnie nie. Czy ludzie się wypowiedzą, czy nie wypowiedzą, oni zrobią po swojemu. Rozumiemy się? Myśli pan? Tak ja myślę, bo tak jest. Bo to się nic nie zmieniło. Za czasów komunistycznych i to wszystko do tej pory tak idzie. Zmiany tak, oby na lepsze. No jeżeli mamy mówić o referendum, nawet konsultacyjnym, o którym mówi pan prezydent, no to trzeba przedstawić gotowy, jasny projekt, a nie tutaj jakieś
założenia, jakieś wytyczne. Zmiana konstytucji to jedno, a przedstawienie właściwego projektu to drugie. Jak to często się w Polsce dzieje, proponuje się zmiany i pyta się o jej potencjalne wprowadzenie. Jednak nie mówi się konkretnie, na czym miałaby ona polegać. Jadwiga Bielska z domu Kliszko to jedyna żyjąca mieszkanka Zgierza, która brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Na początku tego roku została uhonorowana odznaczeniem za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Polski, czyli medalem Pro Patria. W sobotę świętowała swoje urodziny, a te stały się okazją do spotkania z kombatantami i sybirakami mieszkającymi w naszym mieście. Jadwiga Kliszków-Nabielska, pseudonim Szarotka, jest najmłodszym dzieckiem małżeństwa Teofila i Apolonii Kliszków. Urodziła się w maju 1924 roku w Końskich. Pani Jadwiga była łączniczką i sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Brat ksiądz prosił mnie, żebym mu pomogła przenosić akta wszystkie do katedry. Pod ziemiach żeśmy chowali, tam gdzie Sienkiewicz i Leżej. Narutowicz, to tam żeśmy chowali i tam żeśmy nocowali, bo nie było już, bo już nasz dom był zburzony. Pierwszy dzień powstania i uderzyły bomby już w zamek i dalej ich rzucały. Nad samymi dachami jeździły samoloty. W Powstaniu Warszawskim należała do batalionu Bończa. Jako łączniczka przenosiła meldunki kanałami ze Starego Miasta na Czerniaków. Służyła również jako sanitariuszka, opatrując rannych i organizując prowizoryczne szpitale. Przy katedrze to mieliśmy taki po piwnicy taki szpital, bo nie było nic takiego. I tam żeśmy opatrywali rannych. I chowali w podwórku umarłych. A po dwóch tygodniach bomba upadła w tych umarłych i wszystko wyrzuciła. Nas zasypało też. No ale chłopcy wiedzieli, że myśmy tam i pod ziemią byli i wzięli nas, odkopali przejście. No i pomogliśmy tam później też im rzucać tych umarłych z powrotem do grobu. W sobotę w związku z przypadającymi na maj urodzinami w domu Jadwigi Bielskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową w Zgierzu. Kiedyś mi powiedziano, że w Zgierzu nie ma wojska. No to widzicie Państwo, że jest wojsko. Wojsko, które na pewno w razie zagrożenia, mimo takiego wieku, stanie w obronie ojczyzny z bronią w ręku do walki. Na spotkaniu pojawili się kombatanci oraz sybiracy ze Zgierza. Podczas tego wydarzenia weterani wymieniali się wspomnieniami, często bardzo bolesnymi mimo upływu czasu. Mieliśmy dzieciństwo, w ogóle takiego dzieciństwa nie było. Byliśmy małymi dziećmi, jak nas wywieźli, przypuśćmy do głąb Związku Radzieckiego, aż na Syberię. Aż blisko chińskiej granicy. Ja mieszkałem, tam byliśmy w takiej miejscowości, że nawet drzewo nie rosło w ogóle. Udało nam się wrócić w swoje strony, bo ja wychodzę spod Lwowa, natomiast w tym czasie, jak wróciliśmy w 1945 roku, to było lato, z tego właśnie z Kazachstanu, z Rosji, to już były organizowane transporty na ziemię odzyskane. Rodzice zimą pracowali w lesie, w tajdze, pozyskiwali drewno, a kobiety obcinały gałęzie i zbierały szyszki cedru syberyjskiego po to, żeby te orzeszki z cedru zdawać w obozie, w łagrze i to podobno służyło do wzbogacania konserw dla wojska. Natomiast gościem specjalnym tego wydarzenia był prawnuk Adama Piłsudskiego, przedwojennego prezydenta Wilna oraz senatora. Ja bardziej poszedłem w kultywowanie tradycji oręża polskiego. To znaczy jestem dowódcą grupy rekonstrukcyjnej 1. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów Polskich. I od 2011 roku kultywujemy tradycję właśnie oręża legionów walczących za osłodzenie ojczyzny. Politykę pan nie chciał iść na przykład? Nigdy z polityką nie chcę, bo jak powiedział sam pan marszałek, raz się skurwisz, kurwą zostaniesz.
Przez cały weekend w naszym kraju odbywały się obchody związane z przypadającym na 29 maja Dniem Weterana. Celem uroczystości jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy weteranów i ich rodzin, szczególnie tych, którzy zostali ranni w czasie pełnienia służby. To też spotkanie zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową w Domu Pani Bielskiej dodatkowo podkreśliło istotę tego święta. To już szóste zwycięstwo z rzędu MKP Boruta. Tym razem na własnym stadionie Zgierzanie z łatwością rozprawili się z drużyną z Uniejowa. Graczem meczu został Rafał Niewiadomski, który nie tylko asystował przy bramkach kolegów, ale sam zdobył jedną z bramek po fantastycznym uderzeniu w okienko. Czas na informacje sportowe. W 27. kolejce łódzkiej klasy okręgowej Boruta Zgierz Biało-Czarne Stroje podejmował na swoim stadionie zespół Termy z Uniejowa. Jesienią w Uniejowie padł remis 2-2. Boruta sam wyszedł na boisko, bo leniwy zespół z Uniejowa nie był uprzejmy wyjść wspólnie spod budynku klubowego, tylko czekali na Borutę i na sędziów spotkania przy swojej ławce rezerwowych. Spotkanie od początku toczyło się pod kontrolą i dyktandem Boruty. Już w pierwszej minucie okazję do zdobycia bramki stworzyli Rafał Niewiadomski i Sebastian Ceglarz. Kolejne akcje Boruty w wykonaniu Damiana Antosika, Rafała Niewiadomskiego czy Mateusza Wiktorowskiego groziły bramką. Pierwsza bramka dla Boruty pada w 17 minucie. Po podaniu Pawła Plewki i Arka Siwego Błaszczyka piłkę przejmuje Norbert Szatkowski i z kilku metrów dopełnia formalności. Po zdobyciu bramki Boruta dalej przeważa i kontroluje wydarzenia na boisku. Piłkarze z Uniejowa grają niemrawo i nieskutecznie. Są tylko tłem dla naszych zawodników. Druga połowa meczu to zdecydowana przewaga Boruty. Goście sporadycznie i niegroźnie przechodzą z piłką na połowę boiska Boruty. W 66 minucie przewaga Boruty zostaje uwieńczona piękną bramką najlepszego na boisku Rafała Niewiadomskiego po podaniu Norberta Norka-Błaszczyka. Od tego momentu gra miała już jednostronny przebieg. Uniejowianie grali już tylko z konieczności zakończenia meczu. Wynik spotkania zostaje ustalony w 78 minucie gry. Wprowadzony na boisko zaledwie minutę wcześniej, Michał Tabaczyński przejmuje podanie Pawła Plewki i z kilku metrów zdobywa trzecią bramkę. Kolejne szóste zwycięstwo Boruty. Pozostały jeszcze dwa kroki w drodze do powrotu do czwartej ligi Grupy Łódzkiej. Wygrać trzeba jeszcze wyjazdowy mecz z Górnikiem w Łęczycy w sobotę 3 czerwca oraz 10 czerwca w Zgierzu z drużyną PTC Pabianice. Ostatni mecz 17 czerwca z rezerwami Zawiszy Żgów byłby już tylko formalnością. Trzymajmy kciuki za naszych piłkarzy i życzymy im powodzenia w ostatnich trzech meczach. Po prawdziwie letnim weekendzie od środy zrobi się nieco chłodniej. Według synoptyków stan taki nie utrzyma się długo i od kolejnej soboty powrócą wysokie temperatury. Tymczasem jednak sprawdźmy, co w pogodzie wydarzy się w ciągu najbliższych 3 dni. Dzisiejsza noc będzie umiarkowanie ciepła. Nad ranem słupki rtęci pokażą do 13 kresek. Wtorek będzie natomiast wręcz upalny, z temperaturą w cieniu dochodzącą do 30 stopni Celsjusza. Będzie sporo słońca, ale uwaga, możliwe są gwałtowne burze. Kolejna noc zapowiada się gorąca, temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni. Od środy przyjdzie ochłodzenie. W dzień termometry odnotują maksymalnie 23 kreski, w czwartek tylko 20. Noc ze środy na czwartek także chłodna, jedynie do 10 stopni. Ciśnienie od jutra zacznie rosnąć, w czwartek wyniesie 1018 hektopaskali.
Na koniec małe sprostowanie. W wydarzeniach w ubiegłą środę błędnie podpisaliśmy jedną z bohaterek materiału o święcie strażaków. Chodziło o panią Beatę Łoszewską, a nie Łukowską. Panią Beatę serdecznie przepraszamy. I to wszystko, co na dziś przygotował w serwisie informacyjnym nasz zespół redakcyjny. Zostańcie jednak Państwo z nami, bo już za chwilę szersza relacja z wczorajszego Zgierskiego Pikniku Zdrowia. Na kolejne wydarzenia zapraszam natomiast w imieniu Czarka Adamskiego w środę o stałej porze. Spokojnego wieczoru życzę, do zobaczenia. Jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Warto przyjść, posłuchać rad specjalistów, mamy wszelakie stowarzyszenia, mamy przede wszystkim również naszą służbę zdrowia szeroko rozumianą, bo i Miejski Zespół Przychodni Rejonowej, każda inna placówka będąca w Zgierzu chce tutaj się pokazywać, promować. Do tego myślę gry zabawy, które pozwolą dzięki atrakcyjnym nagrodom korzystać również z takich form wsparcia, rehabilitacji chociażby nawet. Myślę, że aktywne, zdrowe życie to coś ważnego dla nas, a przy tym jeszcze cel charytatywny, mecz wspólny z Urzędem Miasta Łodzi na zbieranie pieniędzy dla Liliany Kwiatkowskiej, pani doktor Zgierza, jak również na pracownika Urzędu Miasta Zgierza, pani Moniki Marciniak, dla podratowania ich sytuacji, trudnej sytuacji życiowej.
Nie liczy się, myślę, wynik w dniu dzisiejszym. Liczy się dobra zabawa i szczytny cel. Koszykówka to taka fajna gra, która wymaga trochę zaangażowania dwóch stron. Myślę, że będzie fajna zabawa do samego końca. Władze Łodzi się dzielnie przygotowały. Mamy również zawodniczkę, byłą zawodniczkę już reprezentacji, czy też takiej ligowej gry w koszykówkę, no, Pruszkowa, jak i z UKS-u. U nas też nie brakuje młodej adepki tej dziedziny sportu i myślę, że to będzie fajna, pokazowa gra. Fajny piknik, fajna pogoda i taki mecz charytatywny między Zgierzem a Łodzią to myślę, że taki symbol. Pokazujemy, że władze to nie tylko podejmowanie decyzji zza biurka, ale też aktywnie spędzamy wolny czas i myślę, że to nie na pewno ostatnie takie wydarzenie, bo już się umówiliśmy z prezydentem, że bez względu na to, jaki będzie wynik, następnym razem spotkamy się w Łodzi przy okazji jakiejś imprezy i zrobimy rewanż. Myślę, że bardzo dobrze, że się ruszamy, że namawiamy do aktywnego trybu życia, no i mam nadzieję, że dzisiaj będą dobre emocje, chociaż 12 godzina przy takim słońcu to jest duże wyzwanie. Przygotowaliśmy wszystkim zainteresowanym wypoczynkiem aktywnym szereg niespodzianek, między innymi rowery o napędzie elektrycznym, o wspomaganiu rowerem elektrycznym, jak i również inne urządzenia, takie jak hulajnogi, monocykle, deskorolki. To wszystko można dotknąć, bezpłatnie przetestować. Zapraszam. Przygotowaliśmy możliwość konsultacji w tych najbardziej newralgicznych i najbardziej obleganych świadczeniach medycznych. To jest ortopedia, onkologia, laryngologia, interna połączona z kardiologią. Największą popularnością to się cieszy. Tutaj jest największa, najdłuższa kolejka oczekujących, a szczególnie w ortopedii. Tak, po raz drugi organizujemy imprezę, aby pokazać, jak wspaniałych mamy mieszkańców, jak wspaniałe mamy firmy, które chcą żyć zdrowo, chcą animować zdrowe życie i pokazać, że w Zgierzu rzeczywiście są fajni ludzie, można wesoło, radośnie spędzić czas, wolny, ładny weekend. Ilu tych wystawców, czy więcej niż w zeszłym roku? Zdecydowanie więcej, łącznie wszystkich podmiotów mamy około 40 kilku, którzy biorą udział w imprezie.